Hey Robson Robson. Jak najbardziej masz rację. Taka jest zasada podstawowa. Moje podpowiedzi są dla uproszczenia pewnych tematów. Odnośnie Twojej podpowiedzi, zacytuję: Mnie uczono, by nie poddawać gotowej nalewki z wodą, gdyż cały propolis zostaje na ściankach w naczyniu, a samą nalewkę robić bez użycia wody. Jedynie etanolu o mniejszym stężeniu 70% przyjmować roztwór z miodem lub cukrem. Gdzie leży prawda? Oczywiście zgadzam się z Tobą. E, tak się dzieje, kiedy do nalewki dodamy wody, jednakże jeśli przygotowujemy nalewkę, to aby obniżyć stężenie, musimy zastosować wodę, bo dostępny spirytus spożywczy na rynku ma dużo więcej jak 70%. Zaleca się gotowego produktu nalewki nie rozcieńczać dodatkowo wodą. Jeśli jednak się zdarzy lub zajdzie taka potrzeba, należy nie przekraczać, nie zniżać się ze stężeniem alkoholu poniżej 40%, ponieważ alkohol jest nośnikiem propolisu. Pozdrawiam, Marcin Dolnośląskie miody.